Na grandzie fantastyczni goście Marek Stelar i Ania Rosenberg. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Byliście dzisiaj na spotkaniach, ale to nie były spotkania takie zupełnie typowe, ponieważ byliście bohaterami speed date'ów, czyli randek z pisarzami. Powiedzcie mi, jak było, jakie wrażenia, jakie pytania, co was zaskoczyło, co wam się podobało. Ogólnie powiedzcie mi wszystko. Wszystkiego chyba nie możemy, ale faktycznie to było zupełnie nowe doświadczenie, bardzo ciekawe. Dynamika w ogóle wypowiedzi naszych randkowiczów była naprawdę fenomenalna. Tak, no pozostaje mi potwierdzić słowa, ani zwłaszcza to, że nie wszystko możemy powiedzieć. Cały przekrój ludzi, postaw, myślę, że zrobiliśmy wszystko, żeby im pomóc w tym, nie wiem czy w osiągnięciu sukcesu, ale na pewno w zaczęciu, bo chyba o to chodziło. Tematyka różna, naprawdę różna. Proszę o przykład tematyki. Biografie, kryminalne historie z erotycznym dreszczykiem. Tak było. Ponieważ wiemy, że fabuła musi pobrykać. A pisarz? Też musi pobrykać. Dobrze, co jeszcze? Jakie jeszcze tematy? Autobiografie jest erotyczne? Tak. Fantazy. Pojawiły się fantazy. To taki trochę nie mój gatunek, ale mam nadzieję i wrażenie, że jeżeli ktoś umie opowiadać historię, to opowie w każdym gatunku. Więc doradzałem również w kierunku fantazy. Mam nadzieję, że dziewczyna, z którą miałem randkę, przyjęła te rady i wykorzysta je w swojej dalszej twórczości. Powiedzcie mi, bo w tym roku również nie tylko jesteście gośćmi jako pisarze, ale tak naprawdę korzystacie z tego, co Granda przygotowała dla fanów i dla ludzi, którzy przychodzą. Między innymi Aniu, byłaś w Zakładzie Medycyny Sądowej, a ty, Marku, byłeś na spotkaniu z innymi pisarzami. Jak było? Fenomenalnie było. Naprawdę niesamowite doświadczenie zobaczyć to na żywo, spotkać się z ludźmi, którzy mają kontakt na co dzień z trupem. My mamy kontakt poprzez fabułę, natomiast oni pracują z tym na co dzień. Także ich doświadczenia, ich historie naprawdę są pasjonujące i myślę, że do wykorzystania. Coś już ci zostało w głowie do kolejnej fabuły twojej? Tak, że piasek na cmentarzach działa jak lodówka. O, Marek, spróbuj to przebić. Muszę zapamiętać. Nie, no ja byłem... Nie ja zapamiętuj, byłem, bo to moje ja jest. Byłem, dobra, zostawiam to tobie. Byłem faktycznie na spotkaniach. Fajnie jest zobaczyć kolegów i koleżanki po piórze na scenie, kiedy opowiadają o swojej twórczości, o swoich wpadkach. To też fajnie to się świetne, słucha. To jest świetne. Satysfakcja, nie? Taka satysfakcja, że nie jest się jedynym. Miło jest się spotkać oczywiście z nimi. Fajnie jest widzieć flow między gośćmi na scenie, a publicznością, co pokazuje, że festiwale takie jak Granda po prostu mają sens. Sens to za mało powiedziane. To jest fantastyczne doznanie, myślę, że zarówno dla pisarzy i dla gości. A ja wiem, że ty teraz jesteś także pisarzem kryminałów dla dzieci. Aniu, u ciebie jeszcze chyba ten gatunek nie, kryminały dla dzieci. Czy myślisz o tym? Nie, na razie jeszcze zostaję w obrębie jak gdyby literatury gatunkowej, czyli kryminał thriller. Ale ja doradzałem ci, Ani, żeby spróbowała kryminału dla dzieci, bo myślę, że jak najbardziej ma potencjał. No, kryminał, nie? Tak. A że dla dzieci, no, to troszeczkę się różni, ale co do zasady jest to kryminał. Ale to jest trudniejszy czytelnik. Tak, ale wiesz, życie to wyzwanie, nie? Życie to wyzwanie, fabuła lubi pobrykać, a my czekamy na wasze dalsze kryminały. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.